Szanowni Państwo, witamy w kolejnym odcinku programu Przegląd na antenie BMTV. Jesteśmy dzisiaj tutaj w studiu w kameralnym gronie, Jerry Mayer i Raimund Klonowski. I dzisiaj będziemy rozmawiali na temat między innymi tego, co się dzieje na południu Europy, czemu drożeje gaz i innych ciekawych rzeczach, które się dzieją na świecie, a mają wpływ na nasze życie. Jerry, jako frankofon w ogóle wiesz pewnie lepiej, co się dzieje nie tylko we Francji, ale też w krajach Magrebu. Do napięć doszło między Algierią i Marokiem. Mhm. Zdawałoby się dwa kraje arabskie. Czego oni mogli nie podzielić? Tak, fakt. Zdaje się, że to są dwa kraje arabskie, takie no, bardzo bliskie kulturowo, tak między nami mówiąc, bo skład etniczny między nimi, tam składający się z mieszanką Arabów, Berberów no, i tak dalej, jest dość podobny. Niemniej no, od wielu dziesięcioleci no, nie jest za dobrze między nimi, a ostatnio sytuacja eskalowała. Co się stało? Właściwie to się wszystko zaczęło, nie wiem, czy mam zacząć tak naprawdę od tego, jak było od początku, czy od tego, co ostatnio, jak wolisz. Znaczy, myślę, że najlepiej by było przybliżyć, od czego to się w ogóle zaczęło kiedyś w dwóch zdaniach, a co zaszło ostatnio, że znowu jest gorąco. Jasne. Słuchaj, kiedyś to się zaczęło tak naprawdę od niepodległości obu państw. Generalnie oba państwa miały spór terytorialny. To mówimy o okresie po II wojnie światowej. Tak, tak, po II, nawet bym powiedział bardziej lata 70. Ty wiesz, że jest taka, no, według niektórych prowincja Maroka, według niektórych i według innych, no, po prostu kraj, Sahara Zachodnia, tak? I to jest terytorium, które zostało siłą wcielone do Maroka, no, oczywiście przez Królestwo Maroka. A mieszkańcy, no tam była taka gerilla, która nadal istnieje, niepodległościowa, można powiedzieć, pierwotnie marksistowska, która była wspierana przez rząd w Algierii. I właściwie pierwsze zamknięcie granicy tak naprawdę między oboma państwami miało miejsce właśnie przez to. Potem w latach 90., no w 94 ściślej, były kolejne problemy za sprawą terrorystów, którzy weszli tak naprawdę od strony Algierii i dokonali zamachu w Marrakeszu. I wtedy od tego czasu właściwie fizycznie ta lądowa granica, mam na myśli, tak, bo loty na przykład między oboma krajami są, ale ta lądowa granica jest zamknięta od 1994 roku. Ta lądowa granica przebiega przez Saharę. Przebiega też przez rzekę, o której nazwy teraz akurat nie pamiętam generalnie, ale no widzisz, no, granica jest zamknięta od 1994, mimo to, że ludzie po obu stronach granicy mają rodziny, znaczy krewnych po drugiej stronie i że autostrada, ten wschód-zachód od strony algierskiej dojeżdża do samej linii granicznej. Ale czyli oni nie mogą sobie tej Sahary podzielić? A właściwie po co im Sahara? To przecież tylko piasek. Sahara, z tego co wiem, tam są złoża, ale tak naprawdę to nie jest głównym wątkiem teraz tego konfliktu, co obecnie, aczkolwiek jest cały czas ta Sahara Zachodnia w tle. Generalnie konflikt teraźniejszy jest na płaszczyźnie, zaczął się od tego, że były jakieś, to było w czerwcu, o ile to pamiętam, były jakieś pożary na północy Algierii i no, zaczęło się od tego, że Algier oskarżył Rabat o no tak jakby, że mają coś wspólnego z tym, tak? Potem za sprawą wizyty Jaira Lapida, który no tak jakby wypowiedział się niezbyt pochlebnie odnośnie rządu Algierii tam w Casablance, jak był, miał wizytę oficjalną. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że Maroko uznało, no tak jakby unormalizowało z Izraelem swoje stosunki w zamian za uznanie przez Stany Zjednoczone, że Sahara, właśnie ta zachodnia, cały czas wspierana przez Algier, należy do Maroka, jest integralną częścią Maroka.
I właśnie to tak jak naprawdę to było tylko dolewanie oliwy do ognia, do tej, dotychczas, tak? No, czyli to jest ta umowa, która została zawarta za sprawą Donalda Trumpa. Ty mówisz teraz o Izraelu z tym, z Marokiem, tak? Tak. Tak, i właśnie to Algieria teraz to wykorzystuje, że tak powiem, energetycznie, no to, cóż, to nam czegoś to przypomina, prawdaż? Ty wiesz, że Algieria ma ogromne złoża gazu, prawda? Gazu ziemnego. I istnieje taki gazociąg między Algierią a Hiszpanią, który właśnie przebiega, tranzytuje właściwie przez terytorium Maroka. I właściwie działa już bardzo długo tak naprawdę, od lat 90. ubiegłego wieku. I co tam się stało, że Algieria zdecydowała się zamknąć kurek? A ty wiesz, że w Hiszpanii, no, podobnie jak u nas, czy podobnie jak w Polsce, czy we Francji, ceny gazu, ceny energii ogólnie bardzo rosną. No tak. No u nas rosną za sprawą Rosji i Nord Streamu, bo Rosja już uzależniła Niemcy od swojego gazu. Tak, tak, dokładnie. Tak, społeczeństwo niemieckie zupełnie samobójczo przecież chce zamykać elektrownie atomowe, zupełnie nieracjonalnie. Czy społeczeństwo chce, to już jest inna debata. No, tak, ale... podobno to są właśnie takie nastroje społeczne, bo nawet rządzący chadecy nie są aż tak skłonni do tego, co po prostu ich wyborcy żądają wręcz. Ponoć. No ale z drugiej strony wiemy, kto formuje te trendy ekologiczne. Tak. I swoją drogą Greenpeace akurat teraz blokuje dostęp do hiszpańskich portów. Tak. Statkom z amerykańskim gazem, który ma równoważyć braki dostaw z Algierii. No tak, tak. Niemniej między Hiszpanią a Algierią jest drugi gazociąg, co zresztą pozwoliło, że tak powiem, Algierii, no, pozwoli zapewnić dostawy non-stop tak naprawdę do Hiszpanii. To jest gazociąg, który bezpośredni tam podmorski, tak? I na końcu jest tam po stronie hiszpańskiej terminal LNG, tam jakby transformuje, stwarza gaz skroplony z tego. No i generalnie widzisz, no tutaj też jest kolejny przykład, jak tak naprawdę konflikt, który tak naprawdę nie dotyczy Unii Europejskiej, może też mieć wpływ na nasze ceny tutaj energii, tak? I na naszą rzeczywistość. Chociaż no, tu w tym przypadku nie naszą, jako tutaj na Litwie wiadomo, ale no widzisz, tam na południu Europy. No ale z drugiej strony dobrze wiemy, że jak drożeje paliwo w Hiszpanii, to u nas drożeją pomidory. No tak. Więc w globalnym świecie żyjemy w systemie naczyń połączonych. Jasne. A też... Jakby nie patrzeć, no u nas ceny gazu rosną także za sprawą zaburzenia. To znaczy to, że w ogóle zaburzyło się dostawy gazu z południa Europy, no to umożliwia też Rosji wykręcanie rąk w Europie Środkowo-Wschodniej. No wiadomo, zresztą, że mniejszy wybór. No zresztą wiadomo też, że poprzez różne korupcyjne transakcje w rosyjskich rękach znalazły się też magazyny gazu w Europie, w rękach Gazpromu, no i to pozwoliło im z jednej strony te magazyny opróżnić i to akurat przed zimą, no a teraz będą lamać nam ręce, żeby ten gaz sprzedać drożej. No już łamią ręce, bo tak naprawdę Mołdawii na przykład. No Mołdawii, Rumunii, Bułgarii, Ukrainie przede wszystkim. Podobno zepsuł się kolejny jakiś rosyjski gazociąg, że nie mogą dostarczać. No wiadomo jak to jest, tak jak się zepsuł ropociąg rosyjski do Morzejek, czy tak. jak zepsute były tory z Morzejek na Łotwę, tak? No coś ta technologia rosyjska jest jakaś... No tak, zwłaszcza jak chce się ją złośliwie i cynicznie wykorzystywać. No ale nie samą energetyką człowiek żyje. Też no, Rosja przez to, że ceny surowców energetycznych idą w górę, no to znowu się zbroi, bo wiadomo, że jak Rosja nie ma pieniędzy, to nie ma, jak ma, to inwestuje w czołgi. No tak. I ci z naszych widzów, którzy nie śledzą tych wydarzeń na co dzień, bo zresztą nasze media o nich zbyt często nie informują, to pewnie nie pamiętają, że na Ukrainie toczy się wojna. I
W tej wojnie ciągle giną ludzie, tak naprawdę w ciągu roku kilkadziesiąt osób ginie. No i właśnie w ubiegłym tygodniu doszło do czegoś takiego, że Rosjanie w Donbasie ostrzałem z haubic zabili ukraińskiego żołnierza. Przy czym trzeba zaznaczyć, że ukraiński żołnierz stacjonuje na terytorium swojego kraju, a rosyjscy żołnierze tam być nie powinni, bo ich nikt nie zapraszał. Haubice oficjalnie ich tam nie ma. No i oficjalnie ich tam nie ma, wiadomo. Takie haubice, z jakich oni strzelali, to można kupić w każdym sklepie z haubicami, tak? Jasne. Że tu sparafrazujemy klasyka. Ale, no haubica to jest taka armata z bardzo długą lufą, która strzela pionowo, no i ten pocisk ma zasięg kilkudziesięciu kilometrów rażenia. Więc nie jest to artyleria rakietowa, tylko taka konwencjonalna. Natomiast Ukraińcy sięgnęli po broń, no, która się już też staje konwencjonalna w naszej rzeczywistości. Tak. Chodzi o drony kupione od Turków. Tak. Tureckie drony typu Bayraktar to są drony z największym doświadczeniem w paleniu rosyjskich czołgów, bo jak już pewnie część naszych widzów wie, Bayraktary były używane do rozwalania rosyjskich czołgów w Syrii, Libii i Azerbejdżanie. W nie tak dawnej przeszłości. W nie tak dawnej przeszłości, więc jest to narzędzie bardzo, o bardzo dużym potencjale. Też kontrakt na zakup Bayraktarów podpisała Polska. I Ukraińcy puścili właśnie tureckiego drona i jedną z tych rosyjskich haubic zniszczyli. No i tutaj mamy taką reakcję bardzo w sumie znamienną, bo Rosja oburzyła się, no i Niemcy też się bardzo oburzają na to, że Ukraina jest agresorem, co prawda na własnym terytorium. I tak samo jak Gruzja przecież. No tak. To, że Rosjanie z haubic strzelają po obcym państwie, no to Niemców nie oburza. Warto się nad tym zastanowić. Co dobrze. Natomiast Niemców oburza, no to praworządność w Polsce. Właśnie ja miałem cię zapytać, wiesz, no co do wątku tureckiego, dobrze, że wspominasz, bo jeszcze do tego wrócimy. A to może od razu przejdźmy do Turcji, bo praworządność w Polsce, no to ona się nie zmieniła ani w ciągu tygodnia od ostatniego odcinka, ani w ciągu ostatnich 8 lat. Polska jest nadal praworządnym krajem z niezależnym sądownictwem. A co w Turcji? No właśnie, co w Turcji? Jakby to powiedzieć, Turcja właściwie, no to się stało na dniach tak naprawdę, no może z kilka dni zanim nagrywamy teraz ten odcinek i Turcja właściwie pokazała siłę prawa międzynarodowego. Wyobraź sobie, że ambasadorzy 10 państw tak naprawdę, no między innymi USA, no ja ci powiem wszystkie tak naprawdę, USA, Niemcy, Francja, Finlandia, Dania, Holandia, Szwecja, Kanada, Norwegia, Nowa Zelandia, tak? To w większości to są kraje Unii Europejskiej, nie wszystkie. Nowa Zelandia. Tak. Ty wiesz, że tam jest, no ty mówisz o tej praworządności polskiej. No tak między nami mówiąc, jedyne co ma wspólnego w tym momencie politycznie Polska z Turcją, to jest to ciągłe oskarżanie o brak praworządności, wiesz, i tak dalej. Natomiast jakoś w Polsce, ty mi powiedz, jeśli my się mylę, ale o ile mi wiadomo, nie ma więźniów politycznych, czego Turcja jednak ma. I jest taki, o ile pamiętam się nazywa Osman Kavala, taki biznesmen, wiesz, filantrop, no trochę taki artysta, on jest i też przy okazji opozycjonista tam do Erdoana, on jest uwięziony bez wyroku, zaznaczam, od 2017 roku. No, czyli już mamy 2021, no 4 lata, łatwo sobie wykalkulować. I ambasadorzy 10 państw, o których przed chwilą wspominałem, generalnie w liście otwartym, czyli w ogóle to jest, wiesz, tak jakby pod publikę, wezwali Turcję do, no nie tak jakby pośrednio tam, że nie tyle do uwolnienia tego pana, o tyle, no, wezwali tam do, no, żeby był jakiś wyrok, bo tam tak bez tego, bez wyroku, to jest
to uderza tak naprawdę w praworządność, to uderza w demokrację i tak dalej. Generalnie Turcja, no wiesz, Erdoğan, ty wiesz, jaki on jest ognisty, tak? To że ma taki charakter, prawdopodobnie. I wiesz, on powiedział, że tak naprawdę to jest agent Sorosa, Sorosza, tak prawidłowo po węgiersku wymawiając, to jest agent George'a Sorosa i że tak jakby nie są, zupełnie nie są w temacie i że, no i zagroził, no tak naprawdę nawet nie zagroził, mówił, tak, że ich wydali, tak, że stan, no ty wiesz, w języku dyplomatycznym to się nazywa, że staną się persona non grata. I w przededniu tej takiej ostatecznej decyzji, którą miał podjąć parlament turecki w sprawie wydalenia tych 10 ambasadorów, ambasada Stanów Zjednoczonych tak jakby uznała, że rząd Turcji, no uznała nie bezpośrednio, ale tak jakby uznała, że rzeczywiście trzeba stosować konwencję wiedeńską. Dlaczego wspominam o konwencji wiedeńskiej i dlaczego nie tylko o jednej tak naprawdę, bo Erdoğan mówił o tej konwencji wiedeńskiej, że ci ambasadorowie jej nie szanują, ale nie powiedział, o której chodzi. A jest więc niż jedna. Jest więcej niż jedna, wiesz, jest jedna konwencja wiedeńska, jest artykuł 42 konwencji wiedeńskiej do spraw stosunków dyplomatycznych i mogę ci przeczytać, to mówi bardzo ciekawą rzecz. No to wracamy do Turcji, co się tam stało? W Turcji Turcja powiedzmy, że no to właściwie jest bardzo interesujące w kontekście Polski, sporu Polski z UE, bo Turcja tak naprawdę za pośrednictwem prawa międzynarodowego, no można powiedzieć, że wykorzystała siłę prawa międzynarodowego. Ty wiesz, że jest taki Osman Kavala, taki biznesmen, można powiedzieć, no on ma, wiesz jak to jest z biznesmenami, bardzo często mają wielu aktywności, także filantrop, artysta, no i przy okazji... No filantrop w tych czasach brzmi niedobrze. No ja wiem, kogo masz na myśli, ale do niego jeszcze wrócimy i do tego słowa, no w tym kontekście. Generalnie dobrze, że ty to mówisz, bo Erdoğan powiedział ludziom, no tak jakby nawiązał do innego filantropa, którego znamy, ale nie chcę tak jakby przeskoczyć. Powiem ci tak, ty wiesz, że ten Osman Kavala, on jest zamknięty bez wyroku od 2017 roku. No to grubo. No, jak wiesz, to no, na przykład w Polsce, ty mi powiedz, czy się mylę, ale w Polsce chyba raczej nie ma więźniów politycznych. No teraz nie ma, ale za poprzedniej władzy, no to w Polsce był przypadek kibica, którego trzymano w areszcie tak zwanym wydobywczym przez ponad 3 lata bez postawienia zarzutów nawet. Pamiętam, tak. Tak, to, czyli takie rzeczy rzeczywiście się działy, ale to się działo wtedy, teraz, no to nie słyszałem, żeby w Polsce takie rzeczy były. No widzisz, no i no, jakoś tak Unia Europejska się bardzo oburza w tym momencie na to, co się dzieje w Polsce, a co się dzieje, no nie wiem. No i ja bym nie powiedział, żeby coś tam się działo. No, podnieśli mandaty za wykroczenia drogowe, więc... To przeszło w końcu? Tak, bo tak. Mieli niby to odroczyć, ale... Nie, więc no nie można powiedzieć, że się nie dzieją złe rzeczy. No tak, to jest prawda. Teraz wracając do Turcji, jeżeli chodzi co do Osmana Kavali, który siedzi od 4 lat bez wyroku. Ambasadorzy 10 państw, z czego kilka krajów Unii Europejskiej, tak między innymi właśnie Francja, Dania, Niemcy, Holandia, Finlandia, no i oczywiście tam kilku innych postronnych krajów, jak USA, jak Kanada, jak Nowa Zelandia. No, ambasadorzy 10 państw w cywilizacji zachodniej. Ty wiesz, że oni wystosowali apel, no właściwie nawet nie apel, to jest list otwarty tak naprawdę, żeby do rządu tureckiego. Nie tyle, no nie bezpośrednio powiedzmy, żądając uwolnienia Kavali. Niemniej, wiesz, mówiąc o tym, że nawiązując do tego, że zamknięcie kogoś bez
bez żadnego wyroku, że to jest, że to uwłacza państwowi prawa, że to, no, że to tak jakby demokracji też ten. No i ty wiesz, jaki jest Erdoğan. Erdoğan jest ognistym człowiekiem, ma ognisty charakter i od razu się zezłościł i oznajmił, że tak naprawdę ci ambasadorowie zupełnie nie są w temacie, że ten Kavala to jest agent Sorosza i że w niedalekiej przyszłości zostaną wydaleni z Turcji. No, ty wiesz, no, w żargonie dyplomatycznym tam persona non grata, znasz to. No i co, i wydalił ich? Właśnie tutaj dochodzimy do sedna. Ty wiesz, że Erdoğan w swojej wypowiedzi nawiązał do konwencji wiedeńskiej. Powiedział, że ci ambasadorowie gwałcą konwencję wiedeńską. No nie powiedział, którą, bo właśnie tutaj też jest... No, bo ich jest dużo. Jest o stosunkach międzynarodowych, jest o prawie jazdy. Dokładnie. W każdym razie rozumiem, że oni nie powinni mieszać się do spraw wewnętrznych Tak, nawiązał właśnie do prawa międzynarodowego i wiesz, w przededniu takiej oficjalnej decyzji, bo wiesz, miał się zebrać parlament turecki i mieli podjąć się decyzję o wydaleniu tych dyplomatów, to w tym momencie nagle, jako pierwsza, nie wiesz, ale nie ostatnia, ambasada Stanów Zjednoczonych uznała, że należy jednak się stosować do konwencji, do artykułu 42 konwencji wiedeńskiej, tej pierwszej, o której mówiłeś, do spraw stosunków dyplomatycznych. Mogę ci przeczytać, bo to jest bardzo, właściwie widzom przeczytam, bo to jest bardzo ciekawe. Wiem, że można znaleźć ją w internecie, co prawda najczęściej w językach francuskim, wiesz, angielskim. W językach dyplomacji. Tak. Międzynarodowej. Dokładnie. I teraz tak, to obowiązek szanowania, artykuł, przepraszam, 41, bo chyba powiedziałem 42. Obowiązek szanowania ustaw i przepisów państwa przyjmującego. I teraz będę mówił tylko o pierwszym, co nas interesuje, o pierwszym paragrafie, czyli bez uszczerbku dla ich przywilejów i immunitetów, obowiązkiem wszystkich osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów jest szanowanie ustaw i innych przepisów państwa przyjmującego. Mają one również obowiązek nie mieszać się do spraw wewnętrznych tego państwa. Dlaczego ja tak się śmieję trochę, tak, że Erdoğan tak naprawdę nie nawiązał do, no, nie powiedział ściślej, do której konwencji, którą konwencję wiedeńską ma na myśli. Oczywiście nie będę mówił o konwencji wiedeńskiej do prawa jazdy, bo to już nie w temacie, nie tym razem, ale... Może jeszcze zrobimy odcinek o sprawach drogowych. Warto na pewno. No ale właśnie i co się stało wtedy? Słuchaj, o co się, bo jest jeszcze konwencja, jest, no tylko powiem, tak, że to jest konwencja wiedeńska o prawie traktatów i tam jest preambuła, która właśnie, no, która nawiązuje do Karty Narodów Zjednoczonych i też do zakazu groźb, użycia siły i tak dalej. Artykuł drugi. Paragraf 7 Karty Narodów Zjednoczonych, no to tak naprawdę no treść jest bardzo podobna. Generalnie to są trzy konwencje, znaczy właściwie dwie konwencje i jedna karta, którą wszystkie te kraje tutaj, wszystkie te kraje podpisały, tak, w przeszłości. Czyli co się stało? No nie zostali wydaleni ambasadorowie. No tak między nami mówiąc była ta, wkrótce po tej sprawie miała być... Ja zawsze zapomniałem, jak się nazywa ta COP21, tak? 26. To COP26 miała być ten zebranie, tak jakby. Także no, ja myślę, że Erdoğanowi też nie było na rękę, żeby, no, żeby przed takim spotkaniem wydalić tych ambasadorów. No ale widzisz, no, pokazał, jaką siłę ma prawo międzynarodowe, jeżeli oczywiście się go szanuje. Czyli oni przestali się upominać o Kabale. Przestali się upominać. Ja tutaj, wiesz, nie zrozumnij źle. To nie jest tak, że ja mówię, że Erdoğan tam dobrze robi, że więzi i tak dalej, bo to nie w tym rzecz. To już jest osobna debata. Tym bardziej, że no, Turcy między sobą są w tej sprawie podzieleni, ale bardziej chodzi o sam fakt, że widzisz, no, będąc reprezentantem innego kraju, a mieszając się w sprawy kraju przyjmującego, no to nie tylko jest nie tyle przyzwoite, ale to jest tak naprawdę regulowane prawnie i to od bardzo wielu dziesięcioleci. I można to wykorzystać. Kto wie, może Polska w Unii Europejskiej, nie wiem co. No czemu, z tego co wiem, no to
w Polsce ostatnio był do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, między innymi ambasador Belgii, wezwany. Tak. Więc prawdopodobnie też coś z tym tematem dzieje się, ale jak wiemy, też dyplomacja odbywa się zazwyczaj za zamkniętymi drzwiami. Ja co widzę, że jest raczej jest debata też tu na Litwie, czy Litwa powinna wspierać się, czy Litwa powinna wspierać Polskę. Tak, może no tak powiesz nam trochę więcej. No tak między nami mówiąc, ja uważam, że to nie powinno być debatowane tak naprawdę, tylko powinien być zrozumiany też interes Litwy, który polega na tym, że w sytuacji, kiedy Polska zostanie zlamana, i kiedy tak naprawdę zostanie politycznie zwasalizowana przez niemiecką biurokrację, bo tu nawet nie mówimy o niemieckich politykach, bo nawet Angela Merkel przecież ostatnio zaczęła mówić, że trzeba jednak zrobić krok w tył i nie iść na konflikt z Polską, tylko szukać konstruktywnych rozwiązań. Więc to jest kwestia taka, że w momencie, jak Polska zostanie przez nawet nie tyle może niemiecką biurokrację, ale unijną, co taką w tym przypadku bym powiedział biurokratyczno-przestępczą międzynarodówkę, no to przyjdzie wtedy kolej na Litwę też. Bo to, co było robione w stosunku do Polski, no to między innymi gospodarcza kolonizacja. Między innymi... Masz na myśli po wejściu do Unii, tak? Tak, bo nie ma wątpliwości, że i Polska, i Litwa bardzo na wejściu do Unii skorzystały. Tak. Ale z drugiej strony, no to zaczęły mieć miejsce różne też mechanizmy korupcyjne. W Polsce toczy się teraz sprawa, między innymi rozpracowano, w jaki sposób były niszczone polskie małe firmy biorące udział w budowie dróg. Co wyjaśnia też, czemu tych dróg w Polsce tak długo nie było, bo chodziło nie o to, żeby je wybudować, tylko żeby budować. Jak zobaczymy tam, gdzie są płatne autostrady, dlatego że w niejasnych w sumie okolicznościach jacyś operatorzy otrzymali długoterminowe kontrakty na to i żeby przyjechać przez kawałek Polski trzeba kilkaset złotych płacić. Masz na myśli autostradę wielkopolską? No i tam jeszcze chyba jakaś jest płatna. No to my tutaj mówimy tak naprawdę o relacjach, których w państwie prawa nie powinno być. Tak. No to wyobraźmy sobie sytuację, w której przychodzi taki moment na Litwie, że przychodzi jakaś firma, jakiś podmiot z ofertą nie do odrzucenia dla polityków, no i mówi, że dobrze, to ja chcę postawić bramki na autostradzie Wilno-Kowno. I każdy, kto... A przecież z Wilna do Kowna, no to dużo ludzi jeździ do pracy, z Kowna do Wilna bardziej, no ale z Wilna do Kowna też. To jest mała odległość dosyć. No tak, i po prostu jak zaczniemy być dojeni, no to dojenie, które robią nam skandynawskie banki, to jeszcze może się okazać względnie niedużym. No, tak, no i pytanie, czy rzeczywiście... Z jednej strony obywatele Litwy chcą takiej przyszłości, a z drugiej strony, czy klasa polityczna litewska chce też takiej przyszłości dla siebie, bo nie łudźmy się, ona nie zostanie przyjęta do grona elit rządzących europejskim superpaństwem, tylko będzie w roli w najlepszym wypadku podwykonawcy, czy wypełniającego rozkazy płynące z centrum. Wiesz, to interesujące, co mówisz, bo ostatnio przeczytałem właśnie artykuł, szkoda, że nie pamiętam, kto o tym mówił, bo to był wywiad tak naprawdę, z osobą, która pracuje w Brukseli i mówiła, że tak naprawdę większość tych ludzi na tych stanowiskach kierowniczych, o których wspominasz, no tak naprawdę ogromna większość to są z tak zwanej starej Europy, więc... No, to akurat nie jest nic dziwnego. Ale... Jest ich tam nadreprezentacja, bo mieli więcej czasu, żeby zająć te miejsca. Tylko to jakby narodowość funkcjonariuszy aparatu biurokratycznego nie jest problemem. Problemem jest natomiast to, w jaki sposób jest tworzone prawo europejskie. Wystarczy zobaczyć na słynne RODO, po litewsku skracane jako PDAR, po angielsku tak. GDPR, no to jest ogromny akt prawny, który był konsultowany z Facebookiem, był konsultowany z Googlem, był konsultowany tam z Amazonem, z największymi jakimiś megakorporacjami, tak? Ja mam pytanie, z jakimi litewskimi firmami to było konsultowane? Czy w ogóle jacykolwiek litewscy przedsiębiorcy zostali dopuszczeni do procesu konsultowania tego aktu prawnego?
To właśnie jest nie o ile mi wiadomo, ale wiesz, mogę się No, mylić. no to właśnie, No. czy to nie jest korupcja? Kiedy z największymi graczami na rynku są konsultowane akty prawne i de facto tworzone właśnie, żeby realizować ich interesy. No, można powiedzieć, że to na pewno jest jakaś forma, można powiedzieć, oligarchii albo coś w tym, Nie, no to coś jest podobnego. oligarchizacja. Tak. Więc miejmy świadomość, że w momencie, kiedy Europa się będzie oligarchizować, a na przeszkodzie ku temu stoi między innymi Polska i postawa rządzących Polską, którzy chcą Unii Narodów, którzy chcą wspólnoty europejskiej Roberta Schumana, Tak, pierwotna idea Unii Europejskiej, tak no naprawdę dokładnie obecnej tej idei. Unii Europejskiej, do której wstępowaliśmy, Tak, a nie jakiejś oligarchii. Więc to oligarchia, jak przyjdzie na Litwę, no to będzie to straszne. No i generalnie tak naprawdę no, mówiło się przecież, że no, Robert Schuman i ten, że mówili o tym, że, no, że jednak na wartościach chrześcijańskich, także Europa narodów na wartościach chrześcijańskich, a teraz to tak trochę wszystko się obróciło i to jest tak jakby Lenasium Europe, czyli naród Europa, naród europejski, można powiedzieć. Ale nie ma czegoś takiego. No właśnie, no nie ma To i prawdopodobnie tego nigdy nie będzie. nie, no bo cywilizacyjnie to jest właśnie antycywilizacja europejska, to co jest teraz robione. To nie są wartości europejskie, tylko to są antywartości europejskie. Ale wiesz, wracając do tego, o czym mówiliśmy, to że wiesz, ja pamiętam, jak ja oglądałem tam, no może nie wszystko, tak, no nie wszystko oglądałem, ale tam patrzyłem, jak pani von der Leyen się odzywała, wiesz, generalnie to się miało wrażenie, że pan premier Morawiecki, premier Polski, tam siedzi jako petent, tak? To w sposób, w jaki ona się odzywała, to był sposób taki, no nie wiem, gdyby tak zrobiono we Francji na przykład w stosunku do mniejszości narodowych, to by był ogromny skandal, a tutaj to jakoś media głównego nurtu wiele o tym nie mówią. Ale to jest kwestia tego, no właśnie, czy Litwini i też czy litewska klasa polityczna chciałaby, żeby premier Litwy był kiedykolwiek tak traktowany. A jeżeli Dobre Polska pytanie. zostanie złamana, to będzie. Tak, dokładnie. Jak wiesz, Rajmundzie ostatnio, no regularnie tam, no, tam publikują notowania polityków litewskich, skoro mówimy o polityce między innymi Litwy. I chciałem cię zapytać, no nie wiem, czy ty wiesz, że najwyżej notowani właściwie, to jest prezydent Gitanas Nausieda i była prezydent Dalia Grybauskaite. A najniżej, generalnie tak 67 i 63% opinii pozytywnych, tak? Najniżej notowani, bo jeżeli tutaj, bo tutaj też jest pan, pani Czmilite Nielsen, pan Karbauskas i przede wszystkim pani Armonaite, 14%. Jak to odczytać? Może chyba te wyniki nie zostały sfałszowane? Aczkolwiek mnie naprawdę zawsze dziwią wysokie notowania Dali Grybauskaite, bo szczerze mnie też. na scenie politycznej trudno znaleźć bardziej antypatyczną osobę, która by tak bardzo dzieliła ludzi, która tak naprawdę bardzo źle się do ludzi odnosiła. Ale może to skutek akurat tego, że media były wobec niej przyjazne. Do tej pory są. Albo zastraszone. Kto wie. Bo pamiętamy i to wyciąganie różnych dokumentów przez służby i czasami nawet preparowanie takich dokumentów. Więc no właśnie ten taki despotyczny styl i rządzenia, i bycia. No. Coś w tym jest, Rajmundzie, bo ja pamiętam, to chyba był rok 2012, ja jeszcze nawet nie mieszkałem na Litwie i to doszło, to mnie tak naprawdę w telewizji francuskiej pokazywali, jak dziennikarz bodajże z Łotwy pytał ją o coś. Ona powiedziała, że nie. No, że to pytanie nie że było to pytanie, uzgadniane tak. I zakończyła wywiad, tak. Tak. Także no, nie, Estonia na pewno nie stawiało Litwy w dobrym świetle, że tak powiem, No, na pewno międzynarodowym. nie.
No, ale co właśnie jestem najbardziej mnie ciekawi, no nie tyle może notowania, wysokie notowania pana prezydenta Nausiedy, chociaż może masz coś do powiedzenia na ten temat, ale tak najniższe notowania właściwie ma pani Armonaite. I no właśnie, myślisz, że to tak bardziej jej działania, bardziej jej sposób wypowiadania się. Ja na przykład pierwsze co wspominam o pani Armonaite jeszcze zanim rządziła, to było jak zaczęła się kwarantanna we wszystkich krajach Europy i ona zaczęła mówić, że Polska że upokarza Litwinów, bo tam ich trzyma, nie pozwala wrócić do domu. Kiedy no, były sytuacje, takie podobne sytuacje we wszystkich krajach, tak? Na przykład mój znajomy, jeżeli mogę sobie pozwolić, który jest Portugalczykiem i mieszka we Francji, no on tak naprawdę musiał przekroczyć granicę z Hiszpanią nielegalnie, żeby wrócić do Francji. No, to znaczy, być może rzeczywiście objawił się wtedy skrywany przez wielu liberałów antypolonizm zwyczajny, ale też ja myślę, że na te niskie notowania Armonaite wpływają dwie rzeczy. Z jednej strony jej działania połączone z ich brakiem, bo ja szczerze mówiąc nie słyszałem zbyt dużo o jakichś jej osiągnięciach na stanowisku ministra innowacji i gospodarki. Bo no, dobre relacje z Tajwanem, ale to nie do końca też jej Jej zasługa, zasługa. bardziej MSZ-u litewskiego. Tam jakieś wspieranie litewskich przedsiębiorców na wystawach, tak, ale to też nie jest jakaś nowa inicjatywa. Natomiast Armonaite jest kojarzona przede wszystkim z paszportem możliwości, No tak. który jest oceniany przez mieszkańców bardzo negatywnie i właściwie bardzo słusznie. I generalnie, jak się zastanowisz, to Litwa jest jednym z jedynych państw w Europie, gdzie takie coś wprowadzono. No, Innym państwem, co nie świeci przykładem, bo tak naprawdę od początku kryzysu covidowego no, wyniki nie są za dobre, to jest Francja Macrona. A na przykład pojedziesz do Polski, widzisz, no odpukać oczywiście, nie, że znacznie lepsze ma wyniki, chociaż no, przez całe lata. Byłeś w Polsce latem? tak. Tak, i widziałeś, że tam po pierwsze, no, nawet teraz byłem w miniony weekend, dotychczas się nie pokazuje żadnego paszportu możliwości czy nawet certyfikatu covidowego. A druga sprawa jest taka, że dotychczas lepsze są wyniki, więc to nie wiem. To znaczy, no, wyniki są lepsze, to można tłumaczyć też tym, że w Polsce jest jednak Więcej chyba szczepień? lepszy, no, szczepień jest procentowo mniej niż na Litwie, Aha. ale jest lepszy ciągle dostęp do służby zdrowia niż u nas, no bo u nas polikwidowali przecież przychodnie, ambulatoria, praktycznie wszystko i wszędzie, więc wiadomo, mieszkańcy jak nie mają dostępu do służby zdrowia, no to i chorują częściej i ciężej. Z drugiej strony, no to po prostu bardzo denerwujące jest z jednej strony konieczność pokazywania tego paszportu wszędzie, no bo ja będąc człowiekiem zaszczepionym, tak, i muszę iść wszędzie pokazywać ten paszport możliwości, chcąc pójść do sklepu, chcąc odebrać paczkę i tam, gdzie ma to sens, gdzie nie ma sensu. Plus z paszportem możliwości pozwala się na naprawdę jakieś masowe wydarzenia, które są ogniskami potem zarazy. Więc no, Jest jeszcze jest to inna rzecz strasznie sprawa. nieprzemyślana przede wszystkim. Tak, to jest na pewno nieprzemyślane w innej kwestii. Tak jak się zastanowisz, po co ten paszport możliwości, jeżeli, no powiedz, jeżeli się mylę oczywiście, ale ten paszport możliwości nie dubluje się z certyfikatem tym szczepienia. No tylko w tej kwestii, że europejski certyfikat szczepień mogą dostać osoby zaszczepione. No On nie tak. obejmuje ozdrowieńców albo osób, które tam się testują. Więc no, z jednej strony paszport możliwości miał być takim populizmem trochę, żeby ludzie się mogli nie szczepić. No a z drugiej strony Nie okazał się wyszło. też straszną uciążliwością. Tak, zresztą ja sobie akurat nie ściągałem paszportu możliwości, tylko pokazuję certyfikat szczepień. Ja miałem Bo taką po sytuację. prostu bojkotuję ten głupi pomysł. Ale też tak na zakończenie warto się podzielić z widzami także dobrą wiadomością, dla niektórych może złą.
Otóż w Holandii udary mnie, bo zacznijmy od tego, że Holandia też straszy, że Polska nie powinna dostawać funduszy unijnych, Tak. gdyż jest niepraworządna. Ale z Holandii Polska nie dostanie jeszcze czegoś, gdyż w rotterdamskim porcie udaremniono największy od 16 lat przemyt kokainy, aż 4 tony, które miały trafić do Polski, a nie trafią. No i Więc z tym optymistycznym akcentem Państwa żegnamy. Bądźcie zdrowi.